stąd. Witam serdecznie. Kolejnej edycji Kto Pyta? Tradycyjnie prawie na żywca. To znaczy, no na żywca, bo wiem, że chyba było 40 parę pytań, które do tej pory udało mi się przejrzeć. Nagrywam to na gorąco, zaraz praktycznie po tym, jak te pytania do mnie przyszły. Także tą część, którą w tej chwili zdążę zrobić, to zdążę zrobić. Ale żeby nie przedłużać, lecimy z tym koksem. Witam Was serdecznie. Pierwsze pytanie, Mr. No. Rozumiem, że wielki zwolennik Jamesa Bonda. Co pan sądzi o mistrzostwie linearnym? Czy można go porównać z oficjalnymi tytułami, czy należy traktować jako dodatek? Zależy, kogo się pytasz. Don Rafael jest zwolennikiem teorii, że nie ma większego mistrza niż mistrza linearnego, czyli w skrócie, nie rozwijając się, na czym polega ten mistrz linearny, to jest gość, który pokonał gościa. Niepokonany pięściarz, który pokonał wszystkich, który pokonał mistrzów przed nim. Został linearnym mistrzem, kiedy pokonał, mówię o Tysonie Fury, bo to najłatwiejszy przykład, kiedy pokonał Władimira Klitschko i od tego momentu nie przegrał, wygrał z tym, który miał wszystkie tytuły. Wkrótce to jest linearny człowiek. Nie musisz niczego bronić. Akurat raz trzepniesz gościa, który ma wszystkie tytuły i jesteś mistrzem linearnym. Czy to jest warte więcej? Nie dla mnie. Dla mnie droga zdobywania tytułu po tytule jest zdecydowanie trudniejsza niż zostanie mistrzem linearnym. Chociażby z tego powodu, że żeby zostać mistrzem linearnym, wystarczy wygrać jedną walkę. Musisz mieć oczywiście tytuł, znaczy nie musisz mieć tytułu. Musisz pokonać gościa, który ma wszystkie tytuły i nie mieć żadnych porażek. Proste. To jest linearny mistrz. Dodatek to jest za mało powiedziane, natomiast więcej niż zdobywanie poszczególnych tytułów to jest za dużo powiedziane. Czy ja bym to traktował na równi? Ja osobiście uważam, że mistrzem linearnym, bycie mistrzem linearnym to jest coś odrobinę gorszego. W dalszym ciągu rewelacja oczywiście niż zdobywanie tych tytułów w sposób powiedzmy to normalny. Oczywiście mi w tej chwili wszystkie te wasze pytania przeskoczyły teraz, ale opanujemy, bo wszystko się da opanować. Max 144. Panie Przemku, czy jest szansa, by w najbliższych latach zreformowano boks kobiet, by tak by mistrzowskie walki trwały po 12 rund, albo wydłużyć do 3 minut, jeśli w ogóle ten temat podejmowany w środowisku, czy jest cisza? Jest podejmowany ten temat. Jest wielu ludzi, przede wszystkim starej daty, jak na przykład Bobaru, którzy są przekonani, że te rundy muszą trwać 3 minuty. O 12 rundach to nikt specjalnie nie mówi. Natomiast tak zwane nowe myślenie, czyli ta nowa generacja od paru lat uważa, że to w ogóle jak można, że to, co kobiety w tej chwili robią, to i tak jest w ogóle genialna sprawa i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem, ponieważ ja jestem old school. 3 minuty. 3 minuty. Panie chcą równouprawnienia w sporcie od panu, od mężczyzn wszędzie. Koszykarki WNBA chcą mieć płacone tyle samo, co koszykarze NBA, mimo że ogląda je 1/1000 tych, którzy oglądają. Zupełnie przy okazji, bo to znacie moje vlogi, jak nie znacie, to musicie tego przyzwyczaić, tak zwane dygresje. Ostatnio piękną odpowiedź czytałem na problemy dziewczyn z WNBA, czyli koszykarskiej wersji kobiet NBA, gdzie panie narzekały, że za mało mężczyzn nie ogląda. Kobiet jest więcej niż mężczyzn. Gdyby wszystkie kobiety oglądały, to by oglądało ligę WNBA tyle samo albo więcej niż mężczyzn. Więc równouprawnienie, jak tak, no to 3-minutowe rundy. 3-minutowe rundy, jestem w 100% za. 12 rund niekoniecznie, ale 3 minuty to jest dla mnie konieczne, natomiast bardzo, bardzo wątpię. Odpowiadając na pana pytanie. Hejs, miłość do kultury, świeża wiadomość, widzę Wetley kontra Masterna, jak widzisz pojedynek oraz czego się w nim spodziewasz, kogo zaproponowałbyś Kownackiemu na odbudowę? Zacznę od Adama, nie wiem, czy w tej chwili Adam może wybierać, bo wiemy o tym, lub wszyscy związani z Adamem Kownackim PBC wiedzą, że ta jedna walka, poprosił o nią sam Al-Haymon. Al-Haymonowi się nie odmawia, natomiast czy Adam będzie mógł wybierać swojego rywala? Osobiście wątpię, bo przykład ostatniej walki Adama Kownackiego pokazał, że po dwóch porażkach z Helleniusem, co zresztą zauważyliśmy od początku,
Demirezen to nie jest jakiś tam ogór, którego dostałeś, żeby go obić. No i walka się skończyła zacięta. Pierwsze trzy rundy Mistrzostwa Świata w wykonaniu Adama, później już nie. Także nie sądzę, żeby to były takie układy, że nagle Adamowi dadzą jakiegoś worka, bo tak to nie działa. Mistrzostwo Świata IBF Cruiserweight to jest to, co dzisiaj ogłoszono równocześnie prawie w Australii i na konferencji prasowej Knockout Promotions. No to jest droga do IBF-u, przez IBF do tytułu Mistrza Świata, natomiast czy będzie to ten finałowy eliminator, to tego nie wiemy, bo to w IBF-ie nie zostało zaznaczone jako finałowy eliminator, czyli taki, gdzie ten, który z nim wygra, musi albo jest obowiązkowym rywalem do walki o tytuł Mistrza Świata z mistrzem IBF-u. Do tego jeszcze wiemy te różne zmiany, które teraz zaszły, Bredis przechodzący do wagi ciężkiej i tak dalej, natomiast wygranie tej walki, czego się po niej spodziewam? Spodziewam się tego, że rzeczywiście wygranie tej walki będzie no naprawdę już bliżej do walki o tytuł Mistrza Świata nie można być. Z kim? To jest trudno w tej chwili powiedzieć, natomiast zanim będziemy rozmawiać z kim, to na razie trzeba tą walkę wygrać. Moim zdaniem wygrają Mateusz Masternak, za dużo doświadczenia. Te 10 walk Australijczyka to jest za mało na kogoś takiego jak Master. To jest zdecydowanie za mało. Czasami się mówi, że to doświadczenie to nie wszystko, no ale Watley to nie jest żaden killer. To nie jest Usyk, który mając 9 walk walczył o Mistrzostwo Świata i przyjeżdżał do walczyć z Głowackim na Wybrzeżu. To nie jest ten pięściarz. To jest bardzo dobra droga do walki o tytuł Mistrza Świata i spodziewam się zwycięstwa nawet łatwego. Powiem szczerze, no nie robiłem jeszcze analizy walki, na którą przyjdzie nam poczekać jeszcze. Przypominam, 29 października w Zakopanem. Nawet się zastanawiałem, czy się wybrać, czy się nie wybrać na tak ważną walkę. Nie wiem, zobaczę jaki mam rozkład wszystkiego, co jest związane z DAZN. To wtedy będę wiedział, gdzie będę mógł pojechać. Natomiast spodziewałem się dosyć łatwej wygranej Adama Kownackiego. Tego się nie spodziewałem, bo nie wiem, z kim będzie walczył. Natomiast Masternak to jest bardzo dobra droga. To jest absolutnie bardzo droga. Jedziemy dalej. Na jaką walkę wagi ciężkiej czekasz najbardziej? Chyba na tą samą, na której my wszyscy czekamy. Natomiast jeśli nie miałbym dostać w lutym tej walki Usyk kontra Tyson Fury, to bym chciał zobaczyć walkę Deontay Wilder kontra Anthony Joshua. Słyszymy, że Anthony Joshua być może zrobi taki tour po świecie. Przypominam, że powiedział, że chce zawalczyć 3 czy 4 razy w ciągu następnych 16 miesięcy. No to byłby dobry pomysł, żeby się nie czuł zapewnie u siebie, bo to zawsze nie pomaga. Następne pytanie, first round KO, pyta się w jakich latach boks, jeśli chodzi o klimat pięściarzy, czy sam sposób walczenia zawodników dla pana był najlepszy, dla mnie lata 50-60. Ja się urodziłem w 61, czyli jestem według YouTubeowców to praktycznie już dead man walking. No ale co zrobić, także nie oglądałem pięściarzy lat 60, oglądałem jakiś taśm i tak dalej. Ja powiem inaczej. Dla mnie boks był najlepszy, jak dla pięściarzy nie było żadnym problemem, żeby walczyć 7, 8, 10 razy poważnie, forman na przykład. W ciągu jednego roku, bo to nie były primadonny. To byli ludzie, którzy rozumieli to, że muszą walczyć, żeby zarobić na chleb. Zresztą George o tym mówi, że ja nie odmawiałem żadnej walki, bo trzeba było pieniądze położyć na stół. Natomiast teraz jak jest część pięściarzy, którzy na to zasługują, zarabiają po 3-4 miliony walki, za walkę, no to jemu się nie spieszy. No bo jak zarobiłeś te 3 czy 4 bańki, to ty nie musisz walczyć za 6 miesięcy. Możesz się nazywać jak Jermall Charlo i nie walczyć 15 miesięcy i tak w ogóle ci się nie spieszy, bo zarobiłeś tam 8 i jesteś do przodu. I to było zupełnie inne podejście, także oprócz tych wszystkich stylów, które były zupełnie inne, niekoniecznie lepsze niż teraz, to były inne po prostu, no ale też musiałeś inaczej walczyć, jeśli wiedziałeś, że walczysz 20 maja, a następną walkę prawdopodobnie zawalczysz 25 czerwca, to też musiałeś inaczej walczyć. Także ja lubiłem ten dawny boks, kiedy jedna walka ci mnie nie rozpuszczała do takiego stopnia, że mówiłeś, wygrałem jedną, to i tak na mnie poczekają. Także z tego względu najbardziej lubię, natomiast ja nie lubię uogólniania, mówiąc, że coś jest lepsze, albo
ktoś jest lepszy, a 50 lat temu było lepiej. Było rzeczy lepsze, były rzeczy gorsze, ale to na pewno dla mnie było gorsze. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Kto się pyta? John się pyta. Czy telewizją transmitującym boks USA opłaca się ustalanie tak wygórowanych cen pay-per-view za walki, które nie spełniają standardów pay-per-view? Pozdrawiam. Wie pan co, to jest dobre pytanie, które wielu ludzi tutaj w Stanach Zjednoczonych sobie zadaje. Natomiast pay-per-view jest wymuszone tym, o czym mówiłem przed chwilą. No bo jeżeli gwarancja dla Deontaya Wildera za walkę z Heleniusem jest tak wysoka, że wiadomo, że ta walka nie jesteś w stanie mu tyle zapłacić, czyli 2,5 miliona dolarów gwarancji, bez względu na to, co się będzie nie działo, no to musisz zrobić pay-per-view, no bo nie ma innej opcji. Chcesz mieć Wildera, no to musisz liczyć na to, że pay-per-view pokryje przynajmniej połowę albo więcej tego, co trzeba mu zapłacić. Natomiast jak nie ma tego pay-per-view, to ty musisz te pieniądze mu zapłacić z góry. On te pieniądze musi dostać, nie jesteś w stanie się wyrobić. Ta sprawa wraca kilkakrotnie, natomiast tutaj, jeśli chodzi o Heleniusa, no to Helenius jest zadowolony z tego, co dostanie, a Deontay powiedział, wracam, ale musi być gwarantowane pay-per-view takie czy inne 2, 5, 6, 8 milionów dolarów. Przypomnę, za ostatnią walkę dostał 25 milionów w sumie. No to jest to, o czym ja mówiłem. No to on się nie podniesie z łóżka dla 2 milionów, bo 2 miliony to mu odsetek się narobiło, jak nie wydał z tych ostatnich trzech walk. To jest cały czas, niestety wracamy do tego samego. Ja wiem, że część z was, kiedy wróciłem właśnie do kanału, zaczęła mówić, że wraca ten temat pieniędzy. No, staramy się mówić o wszystkim, co jest tylko możliwe. Natomiast no, w niektórych przypadkach ja rozumiem wasze głosy typu, a chciałbym tą walkę, a uważam, że ona ma sens, a dlaczego to tyle kosztuje? No bo jest taka opcja, albo tej walki w ogóle nie będzie, albo musi kosztować tyle, co kosztuje. No niestety. Także wiadomo, że te walki nie spełniają standardów pay-per-view, no bo nie spełniają. Wystarczy, że walczy jeden człowiek. Natomiast niespełnianie standardów pay-per-view to widzieliście na Wyspach Brytyjskich, no bo kaszana, jaka była na undercarcie na walki White kontra Fury, no to był horror. To był po prostu horror. Ja nie wiem, czy można by było jakąś przyzwoitą galę zrobić w Polsce z tych ludzi, którzy byli na tamtej gali, która była oczywiście w pay-per-view. Time, Tony James Guitar, jaki będzie wyglądał boks zawodowy za 20 lat, czy idą jakieś pomysły, realne zmiany. Ja za 20 lat to ja nie będę żył, więc to mnie to średnio interesuje, Tony, ale nie sądzę, żeby to cokolwiek można było zmienić. To jest jedna z takich dyscyplin, gdzie jak piłka nożna, im mniej zmian, tym lepiej. VAR był potrzebny, mówię o piłce w tym momencie, natomiast jakiekolwiek inne pomysły, pamiętacie, zwiększyć bramki, wyeliminować rzuty spalone i różne takie bzdury, trzy czasy dla każdego zawodnika, dla trenera, to wszystko leciało, żeby mógł zanalizować, to było tam pojęcie bez sensu, nie dotykajmy dobrej rzeczy, ale jeśli chodzi o boks, to nie jest wykluczone, że no tutaj może pójść na gorzej, natomiast ja nie sądzę, żeby było. Myślę, że jest jak w tej chwili jest. Hades. Niezła gierka, nawiasem mówiąc. Prime Usyk kontra Prime Lennox. Kto pańskim zdaniem by wygrał? A to jest dobry wybór rywala dla Usyka, dlatego że Lennox Lewis poświęca uwagę na obronę. To nie był pięściarz, przez którego łatwo się było przedrzeć. No, powiem wam i powiem tobie, Hades, że z tych starszych pięściarzy, którzy już nie walczą, ale byli mistrzami, kto wie, czy nie jeden z najtrudniejszych rywali, nie mam pojęcia. Absolutnie mogło pójść w obie strony. Pytanie jest, czy myśmy widzieli już top Usyka. Bo to jest ważne pytanie. Może nie. Filip Madeja, czy mógłby pan uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, czym pan się zajmuje zawodowo poza prowadzeniem vloga? Oczywiście wiemy, że jest pan dziennikarzem sportowym, ale ciekawi mnie, dla kogo pan pracuje i na jakich zasadach. No nie wiem, zaraz skoczę tutaj, przyniosę tu PayStubs, czyli te odcinki, które mi płacą, żartuję, oczywiście nie.
Zawodowo vlogiem się nie zajmuję, bo to jest przyjemność dla Was. Ostatnio bardziej mi pomaga. Współpracuję z kilkoma firmami w luźniejszym stopniu. Chyba najbardziej związany jestem od 17 miesięcy z DAZN w sumie, ale tak to wie Pan. Nikt ode mnie niczego specjalnego nie wymaga na zasadzie takiej, że musisz coś zrobić albo musisz napisać i ja chyba na tak zwaną starość sobie coś takiego wybrałem, żeby nikt mi nie mówił, co mam mówić albo nikt mi nie mówił, co mam pisać. Także wie Pan, to chyba tak to w tym momencie wygląda. Jeśli chodzi o mnie, to jeszcze mogę dodać, takie też przyjemnościowe rzeczy robię w tutejszym radio chicagowskim. Mam parę takich kontraktów od wielu lat z różnymi firmami, także tak to jakoś się kręci. Także pomyślałem sobie dawno temu, że na starość, czyli teraz, będę mógł robić to, co będę mógł chciał i wybierać to, co będę mógł chciał i chyba tak to w tym momencie wyszło. Jedziemy dalej. Łukasz, czy umie Pan boksować? Robił Pan kiedyś tarczę, chodził na boks. Pas której federacji podoba się Panu wizualnie najbardziej? Łukasz, po bandzie. No wie Pan, trudno, żebym nie próbował przynajmniej boksować, znając tylu pięściarzy i tylu trenerów, których znałem, którzy czasami mnie wyzywali na a pokaż, co potrafisz i tak dalej. No, natomiast było to nieco wcześniej w mojej karierze dziennikarza, ile można to nazwać karierą, dziennikarza pięściarskiego, czyli jakieś 16 czy 17, przepraszam, 30 lat temu. Chciałem sobie odjąć w tym momencie. Wie Pan, boksowałem, nauczyli mnie tych podstaw, także podejrzewam, że jakieś tam filmiki chyba kiedyś były, jak taka dziewczyna, co się tam z fanfarą się dla zabawy, bo to fanfara, gołota to było dla zabawy. Natomiast czy tam jakiś pec, który robiłem, no pec robiłem z poważnymi trenerami, dla zabawy, żeby oni po prostu, to bardziej o im chodziło, żebym z nimi coś zrobił i pokazał przez te 2 minuty, ustalmy, nie był to żaden trening, czy coś tam potrafię, ale z taką dziewczyną, która kandydowała do reprezentacji USA, to chyba prawdziwy jeden sparring był, co miałem taki prawdziwy, też dostawałem po oczywiście po czaszce, a byłem młody wtedy. Pan Mateusz. A pas wizualnie zero znaczenia dla mnie ma, natomiast jak już Pan się zapytał, to magazyn Ring, bo wygląda na stary. Mateusz, Panie Przemku, czy Pana zdaniem Terence Crawford zasługuje na miano pound for pound? Pound, nie mam zamiaru deprecjonować jego umiejętności, jest świetny, ale czy najlepszy na dobrą sprawę nie pokonał nikogo wybitnego? Co najwyżej wielkie nazwiska o schyłku karier w tej sytuacji, kto wygrałby i w jakie miejsce Crawford Spence Jr. i gdzie miejsce dla Usyka. Wie Pan, jeśli chodzi o Terence'a, to jest złożona sytuacja i tutaj ten argument, który Pan podał, jest prawdziwy. No bo jeśli popatrzymy na rywali Bada w prime, albo rywali, którzy mu najbardziej zagrozili, no to możemy na przykład dojść do wniosku, że najgroźniejszym był Kavalauskas. No nikogo to z nóg nie zwala, no bo rzeczywiście paru zawodników, których miał, to już byli tacy na dobiciu. Natomiast no nikt nie może odjąć tego, jakim on jest pięściarzem. Oczywiście w tym momencie można rzucić argument, jest takim pięściarzem, jakim go widzimy na tle tych, którzy żadnymi superkillerami, jak walczyli z nim, to nie byli. Bo taka jest prawda. Tutaj możemy mówić, co chcemy. Ja kocham boks Bada Crawforda, no ale taka jest prawda. Dlatego każdy chce walki Crawford kontra Spence. Natomiast mówiłem nie tak dawno o tej gwarancji. I ta gwarancja, którą w tej chwili przy okazji Wam powiem, ta gwarancja, którą wymaga przed wyjściem na ring Crawford, to jest 8 milionów dolarów. Czyli wiadomo, że to jest pay-per-view, no to nie muszę Wam mówić, ale zanim zarobi złotówkę z pay-per-view, to za walkę z Spence'em chce 8, 8 milionów dolarów. No i to jest walka, na którą czekamy, no bo nikt, jeżeli pokona, i to pokona zdecydowanie Usyka. Usyka to by nie pokonał. Jakby nawet Usykowi może chyba rękę związać z tyłu jedną, to może byłyby w miarę wyrównane szanse, ale jeśli pokona Spence'a i to znacząco, no to będziemy mieli odpowiedź, czy zasługuje na numer jeden. Dla mnie nie. O ile przed drugą walką z Anthony Joshua zasługiwał, natomiast to, co pokazał Usyk w drugiej walce z Joshua, pokazuje, że nie.
że numer jeden jest dla mnie Aleksander Usyk. Tutaj, co by tutaj jeszcze można było zrobić, bo tu część pytań się powtarza, słuchajcie, to nie dlatego, że ja coś chcę wybierać, ale część pytań się po prostu powtarza, jedziemy dalej, zawodowo to było, Terence Crawford był. Aleksander Mazurkiewicz, top 3 walki, które byłyby niesamowitym wydarzeniem, ale przez sprzeczne interesy oraz politykę prowadzenia zawodników prawdopodobnie nigdy się nie odbędą. Przynajmniej w prime tych zawodników. Oczywiście nie myśli pan w tym momencie, bo rozumiem, że mówimy o czasie przyszłym. Nie myśli pan już o walce Pacquiao w prime kontra Tyson, kontra Mayweather w prime. Rozumiem, że o tej walce pan nie myśli. Ja mam nadzieję, że to dokładnie o czym przed chwilą mówiliśmy, akurat tak się ładnie zbiegło, że coś tam nie przeszkodzi, żeby zrobić tą walkę. Spence kontra Crawford. No bo to jest jedna z tych walk, które absolutnie wszystkich by interesowały. Parę walk dało się zrobić. Golovkin kontra, wbrew temu co uważacie, ja wiem, że opinia wasza jest taka, że nic nie przebija walki Usyk kontra Joshua 2. Golovkin kontra Canelo 3 przebija tą walkę i to znacznie. Udało się zrobić, a wyglądało na to, że tej walki nigdy nie będzie. Czy za późno, to już jest druga sprawa, pewnie tak, że 2 lata temu. Natomiast nowa kategoria wagowa, czyli 168, super średnia dla Golovkina, zupełnie otwiera nowe perspektywy, jak to może wyglądać na ringu. Także dobrze, że ta walka się odbędzie. Oby nie było żadnych problemów znowu z Tyson Fury kontra Usyk, bo dopóki te walki nie są podpisane, no to jest maksymalna kaszanka. Ja czekam na walkę, pan mówi o polityce, no to nie ma większej polityki niż zrobienie walki Tank Davis kontra Ryan Garcia. Dwie zupełnie różne stacje telewizyjne, dwóch menadżerów, promotorów, którzy mają zupełnie inne podejście. Chcę zobaczyć walkę Bivol kontra Beterbiev, Bivol kontra Ramirez. Fenomenalna walka, której jeszcze rok temu to by nikt nie myślał, że to można zrobić. Nawiasem mówiąc, szacunek przy okazji oddam Bivolowi, no bo walczyć w ciągu 6 miesięcy z Canelo i 44-0 Ramirezem, który jak widzicie na zdjęciach jest większy od niego, potężniejszy i tak dalej, to szacunek. To jest takie podejście, to jest, ja wiem, że on zarobi mnóstwo pieniędzy za to, natomiast już zarobił mnóstwo pieniędzy za walkę z Canelo i dzięki temu, że zaryzykował, podejmując w porównaniu do Canelo i w ogóle w porównaniu do jego większych walk dużo pieniędzy, natomiast nie tyle, ile każdy się spodziewał, wygrał z Canelo i teraz może żądać, nie powiem ile chce, ale dostaje straszne pieniądze za walkę z Ramirezem. No to może te walki się będą teraz robić, także wie pan, no ja się najbardziej boję, że coś wyskoczy w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że nie. Crawford kontra Spence, bo to naprawdę jest walka, którą musimy zobaczyć. Tych walk w wadze lekkiej jest do zrobienia, no do oporu. Tam każdą, którą zrobimy, jest 4 czy 5 ludzi, każdą z nich, którą zrobimy, każdy będzie oglądał. Jest wiele nowych, fenomenalnych talentów, które się pojawiły. Ich zobaczymy m.in. na gali Golovkin kontra Canelo 3. Także chyba jest coraz lepiej z tym. Natomiast żebym nie wykrakał i zaraz się okaże, że jednak nie chcą dać tych 8 milionów dolarów Crawfordowi, a Tyson Fury jednak, nie wiem, pójdzie w tango i tej walki nie zobaczymy. No, nie wiem, druga najlepsza walka oprócz Usyk kontra to pytanie do was. Usyk nie może walczyć z Tysonem Fury, ponieważ Tyson Fury siedzi, jednak nie, albo coś wymyśli, bo to może coś się zdarzyć z nim, wiadomo, krócy ganowne rzeczy. Kogo byście widzieli, ale nie mówię na zasadzie Wilder, no bo to jest automatyczne, natomiast kogoś, kto zasługuje na to, bo jest powiedzmy w pierwszej trójce rankingów wagi ciężkiej. Usyk kontra kto? Pytanie do was. Pan Grzegorz Masłowski, jak widzą w Stanach walkę Canelo Golovkin, pozdrawiam i chciałbym wiedzieć, jak zamówić tę koszulkę. Jak ją zrobimy, to będzie można zamówić bez żadnego problemu. A faworytem jest Canelo, ale wcale nie takim dużym.
z powodów, o których mówiłem, i to jeszcze będziemy mówili i ja, i komentatorzy DAZN, czyli Grzesiu Proksa i Janusz Pindera, będziemy sporo na ten temat mówili w przyszłym tygodniu z Las Vegas, oczywiście korespondencje będą również i tak dalej. Natomiast wcale nie jest tak, że wszyscy uważają, że za stary jest Triple G na tą walkę. Tak jak mówię, ta kategoria wagowa wszystko zmienia. Gdyby to było 160 funtów, czyli średnia, to tak. Ja myślę, że byłby faworytem 80 do 20. 80 do 20 Canelo. Natomiast fakt, że Canelo przegrał z Bivola i walczyć będzie z Triple G, który będzie mógł mieć trochę więcej mięśni, a problemy ze zrzucaniem kilogramów miał olbrzymie w ostatnich walkach, no to powoduje, że naprawdę, zresztą widać po cenach hoteli, przecież to tam można zwariować. Tam średni hotel kosztuje 350 plus tax na dobę, czyli 400 za dobę. Paweł Nowak, czy Fres Okłęda pojawi się jeszcze w rankingu WBA? Rozumiem, że pan Paweł Nowak w czasie wolnym od pracy zajmuje się bycia komediantem i mu to super wychodzi, bo to jest świetne pytanie. Fres w rankingu WBA. Panie Piotrze, w rankingu WBA nie ma rzeczy niemożliwej. Kiedy koszulka? Pan pyta, pan Macie, jak wybierzemy materiał? Bo się zbliżamy do końca już i już jesteśmy blisko. Czy szansa, a TLX się pyta, nie wiem, czy zwolennik Acury, czy jest szansa na Wilder kontra Usyk w przyszłości? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Jak tylko Wilder będzie swoje wygrywał, to absolutnie taka szansa jest, bo tu jest ciągle mnóstwo pieniędzy do zarobienia. Siemanko Garnek, co sądzisz o Szpulce? Domyślamy się, że chodzi o Artura Sz, czyli Szpilkę, i jego karierze pięściarskiej oraz przejściu do MMA. Czy to dobry pomysł z punktu widzenia sportowego? Jeśli chodzi o Cabonę, to na pewno tak. Cabona, rozumiem, że kasa, no z tego co wiem, to na pewno tak. Natomiast przeczytałem taki wywiad chyba wczoraj, czy nawet dzisiaj, kiedy Artur powiedział coś takiego w wywiadzie, poprawcie mnie się, jeśli mylę, że on z takim nieco zażenowaniem walczy w tych formułach obecnych, w których walczy, że po prostu chce im pokazać, jak wygląda prawdziwy sportowiec. Jeśli to go motywuje, to dobrze. A jeśli to go motywuje, to dobrze. Ja nikomu nie będę mówił, jaką ma mieć karierę. A Arturowi też nie, zresztą nikomu innemu. Natomiast jeśli chce pokazać, że prawdziwy sportowiec zmienia dyscyplinę podstawową, jaką jest boks, i przechodzi do tych walk mieszanych i potrafi wygrywać, niech wygrywa. Niech wygrywa. Na pewno czasami chodzi mu po głowie boks. On co prawda publicznie mówi, że tam boks mu już nie chodzi po głowie, no ale nie zapomina się tego wyjścia do ringu i tych wiem, że w Polsce też tego typu gala, w których występuje, też jest mnóstwo ludzi, natomiast dla mnie wyjście jego na ring w mniejszej sali Madison Square Garden. Zapomniałem oczywiście nazwiska, zaraz sobie przypomnę, albo sobie nie przypomnę, kiedy 5 tysięcy ludzi było w tej mniejszej sali Madison Square Garden i z tych 5 tysięcy to 4,5 to byli Polacy, to były ciary nawet dla mnie, który robi to 30 lat. To było naprawdę super zrobione. No. Nie wiem, czy mu brakuje tego, czy nie. Na pewno trochę. Skoro tak mówi, czy Różański ma szansę na wygraną z Rivaresem, Czarny Żółw, bo szanse są, sport, po to wszystko może się zdarzyć. Pan widzę sam sobie odpowiedział, więc no, to jest prawda. Natomiast w tej Kolumbii 15 października, zresztą pisałem tweeta na ten temat, że 15 października to się wszystko dzieje w boksie. Bo jeszcze mogą coś dodać, bo oprócz walki Różański kontra Rivas w Kalif w Kolumbii, jest Wilder i Helenius, jest Plant kontra Direl na tej samej gali. Jeszcze jakby komuś brakowało, to z Australii leci o wszystkie pasy Cambosos kontra Devin Haney. To po prostu szalony dzień, nie wiem, kto to pokaże. Nie bardzo wiem, kto się w ogóle w to zaangażuje, natomiast to nie jest ani problem Łukasza Różańskiego, ani problem nikogo z was, bo na pewno w Polsce ktoś tą walkę w jakiś sposób pokaże. Jestem o tym przekonany. A czy ma szansę? Taka logiczna odpowiedź by brzmiała, im dłużej będzie trwała walka, tym ma mniejsze szanse.
Może coś w tym być, natomiast ja powiem wam, że Rivas mi niczym specjalnym nie zaimponował w tych ostatnich pojedynkach. No, zupełnie nie. Ja nie wiem, czy to jest ten Rivas, którego my ciągle pamiętamy z Dylanem White'em. Bo jeśli to jest ten Rivas z Dylana White'a, no to realistycznych szans nie ma Łukasz Różański. Natomiast ja nie wierzę w to, że to jest Rivas z walki z Dylanem White'em. Nie wierzę. Wszystko, co widziałem o tej pory, czyli absolutnie szanse są. Adam Malon, siemanko, ekipa, szczęka Tomka Adamka, jak pomocenił szczękę naszego polskiego kozaka na tle innych kozaków w trakcie jego mega kariery. Była mega kariery, słuchajcie. Jeżeli potrafisz przejść od wagi półciężkiej, gdzie przyjmowałeś petardy takie, że się w ogóle w głowie nie mieści, nie potrafił cię położyć nawet Chad Dawson, który, przypominam, wtedy był uznawany przez Floyda Mayweathera Juniora, gościa, który wtedy po pierwsze walczył, a po drugie jego zdanie coś znaczyło, że najlepszego pięściarza na świecie. A później być niepokonanym w wadze junior ciężkiej i mieć pas ringu, a później jeszcze parę walk, no oczywiście do Vitalia, bo tam to się, ta przygoda z wagą ciężką się skończyła, paru gości z ciężkiej przetrwać, no to odpowiedź, jaką szczękę ma Tomasz Adamek, sama chyba się narzuca. Ja wam powiem coś, co może dla was wydać się absolutnie szokujące. Dla mnie Tomek Adamek ma szczękę lepszą niż Mariusz Wach. Naprawdę ma szczękę lepszą niż Mariusz Wach, ponieważ naruszony Mariusz Wach już tym pięściarzem nie jest. Parę walk przegrał ostatnio, kiedy przerywane były walki na stojąco, kiedy już po prostu ta walka się kończyła. Tomek Adamek wstawał po ciężkich petardach i wygrywał walki przez knockout. Ja wiem, że rozumiecie różnicę. Dlatego moim zdaniem to jest najlepsza szczęka w polskim boksie zawodowym. Ever. Czerwony jogurt. Jak potoczyłaby się walka Canelo Ramirez? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie koncentruję. Rozumiem, że chodzi o Zurdo Ramireza. Na razie czekam, jak będziemy więcej wiedzieć po walce z Bivołem, bo ten pokonał Canelo, więc można będzie łatwiej zobaczyć. Nie mam zielonego pojęcia, jak mogłaby wyglądać za duży, moim zdaniem, dla Canelo. Zresztą jak widzimy te zdjęcia, mówiłem o tym 10 minut temu, czy 15, kiedy zacząłem vloga, jak zobaczymy, jak widać zdjęcia, nie Canelo, tylko Bivoła, i widać zdjęcia Ramirez, to widać, to zupełnie inna budowa. Co my tu jedziemy dalej? Jeszcze może z parę pytań wrzucimy. Damian Hamkao, czy Wiedźmin i Cyberpunk przebiły się do świadomości Amerykanów? Wiedźmin na plus, Big Time się przebiły, Cyberpunk, Big Time się przebiły jako jedna najbardziej spierdzielonych gier w historii gier. Bez dwóch zdań. Nie grałem, bo to nie jest mój typ gier, ale mam kolegów, którzy grali, mam kolegów, którzy pracują w tym biznesie. I którzy mi mówili, że fakt, że Microsoft i PlayStation oddaje pieniądze za grę, to w ogóle było po prostu coś niesamowitego. To w stosunku do oczekiwań ta gra, to większej wpadki chyba w ostatnich 20 latach, jeśli chodzi o robienie gier, to nie było. Jamie44, jak widzi pan przyszłość Damiana Knyby w Heavyweight? Pozdrawiam. Łukasz Kownacki obiecuje, że rywale będą z każdej walki solidniejsze, no tego ostatniego poważnie brać nie można. Tam była kwestia awaryjna, miało być w ogóle nie być walki, albo wyskoczyć na gościa, który ma problemy z motoryką, no bo to wiadomo, że ma problemy z motoryką. Po tej wizycie w Polsce było wiadomo, że ma problemy z motoryką, więc tego w ogóle nie liczę. Natomiast powiedziałem Łukaszowi, że powinien wziąć jakiegoś solidnego pięściarza polskiego, bo jest takich paru w wadze ciężkiej, którzy mogliby być niezłym testem dla Damiana Knyby. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Maciej Kruk, gym Muay Thai, hobbystyczne. Kiedy, panie Przemku, byłeś pan na rybach? Nigdy. Z podstawowego powodu, że ja po 6 minutach na rybach to bym dostał pierdolca, mówiąc brutalnie, bo to nie jest dla mnie. Natomiast co w niczym nie zmienia faktu, że ja mogę wziąć dwie książki i przeczytać je dzień jedną po drugiej, siedząc i nic nie robiąc nad wodą. Natomiast trzymać tą wędkę i liczyć na to, że pani ryba się do mnie zbliży, to zupełnie nie jest mój sposób na spędzanie czasu. Kompletnie nie. Pyta pan teraz Aras A1.
Panie Przemku, proszę o wyjaśnienie sprawy związanych z ilością rund w walkach, które stawką jest jakiś pas lub pasek. Rundy mistrzowskie są oczywiste, ale gdy stawka jest pasek mistrza Zgierza, to tych również 12. Pozdrawiam mieszkańców Zgierza. Ile jest tych rund i w jakich walkach, mam na myśli walki rankingowe, mistrzowskie i te mistrzowskie w cudzysłowiach? Wie pan co, nie ma czegoś takiego jak walki mistrzowskie w cudzysłowie, no bo albo jest walka sankcjonowana przez jedną z czterech organizacji, specjalnie nie dodałem IBO tutaj, część z was może dodać to IBO w tym momencie, nie ma problemu, to czterech lub pięciu, wybierajcie sobie, no to sprawa jest jasna. Natomiast walki eliminacyjne, chociaż inaczej, walki tak zwane eliminatory, nie muszą być 12-rundowe. Natomiast walki mistrzowskie muszą być walkami 12-rundowymi. Walki pomniejsze jak najbardziej. Mogą być 10-rundowe, natomiast kiedy stawką jest jakikolwiek, jak pan mówi, nawet śmieszny pas, to walka musi być 12-rundowa. Mówimy oczywiście o tych, nie wiem jaki jest pas Zgierza, może jest ok, ale w każdym razie mówimy o tych czterech największych organizacjach sankcjonujących przy okazji. To zupełnie tak na marginesie, ten numer co WBO zrobiło, robiąc walkę Parkera jaką walkę o tytuł przejściowy mistrza świata, tymczasowego mistrza świata WBO, kiedy mamy mistrza świata WBO, bo się nazywa Usyk i właśnie niedawno walczył, no to jest kryminał. No to jest kryminał, to jest absolutny kryminał. To absolutnie nie Joyce kontra Parker o tytuł mistrza świata WBO, kiedy mamy mistrza świata WBO, no ale trzeba zarobić, nie? Jak sam powiedział w tym liście, którego fragmenty opublikowałem, właśnie uzasadnienie tego opublikowałem, prawnik WBO, prezydent WBO jest również prawnikiem, pewnie razem to pisali, bardzo dawno nie było walki w wadze ciężkiej w WBO, co w podtekście było, bardzo dawno nie wzięliśmy sankcjonujących pieniędzy za to. To było dobre. Słuchajcie, jeszcze ze trzy wrzucimy. Okej, pan Krzysztof Lewandowski. Czy tych wszystkich hachmentów, uciekło mi, bo mi ręka zaczęła drżeć, działających w boksie nie można pozwać z powództwa cywilnego. Rozumiem, że nie jest pan prawnikiem, ale by kogoś podpytać. Pozdro dla ekipy. Mówi pan o sędziach? Domyślam się, że tak. Nie może pan skarżyć z powództwa cywilnego. Zostało to pytanie zadane milion lat temu, akurat nie przez was, ale miałem kolegę, który był prawnikiem, który jest właściwie prawnikiem i odpowiedział mi, to jest kwestia regulacji wewnętrznej organizacji. Gdyby udowodniono, że sędzia wziął pieniądze, udowodniono, złapano go na tym, sytuacja się całkowicie zmienia. Natomiast jak nikogo nie złapiesz, natomiast jedyne co masz, to jego idiotyczna decyzja, to nie możesz mu kompletnie nic zrobić. Nawiasem mówiąc, kolejny z moja dygresji, czyli takich przypowiastek. Ostatnio była taka sytuacja, kiedy jednego z sędziów zapytano, dlaczego wypunktował, to była ostatnia walka, która była. Zapytano go się, dlaczego wypunktował tak i nie inaczej, a on od razu wskazał na superwajzera, bo prawda jest taka, że dziennikarzom komisje sportowe sankcjonujące walki i zatrudniające, bo to nie promotor zatrudnia, tylko komisje zatrudniają pięściarzy w Stanach Zjednoczonych, sędziów punktowych i one wyraźnie mówią, nie możesz rozmawiać z dziennikarzami. Może rozmawiać nadzorca, czy ten komisarz tej imprezy z ramienia zwykle tej federacji, która sankcjonuje walkę. Z nim możesz rozmawiać, ale z sędzią nie. Dlatego on to nie jest przypadek, żebym powiedział, a tutaj porozmawiajcie z nim, bo taki jest nakaz wewnętrzny, co jest kompletnie bez sensu, bo później panowie odpierdzielają takie numery, jak wszystkie widzimy. Pan Włókmir Milosz, dwa ostatnie pytanka. Panie Przemku, czy pańskim zdaniem Diablo Wodaczek powinien szukać jeszcze wyzwań sportowych, na przykład walki o Mistrzostwo Europy? Wiemy, że wróci teraz. Widzieliśmy go dzisiaj, nagrywam to w środę wieczorem. Widzieliśmy go na konferencji prasowej. Walkę o Mistrzostwo Europy, czy raczej myśleć w większych wypłatach na ringu z występami, ewentualnymi występami w popularnych wydarzeniach rozrywkowych. Znaczy, jeśli pan myśli o Fame MMA, to nie sądzę, bo to chyba nie Krzysiek. Chociaż ludzie się zmieniają. Nie sądzę, że był to Krzysiek. Do walki o Mistrzostwa Europy jest daleko, bo ta kolejka wcale nie jest prosta dla Krzyśka Diablo Wodarczyka. Po tym kolejnym pobycie na wakacjach my jeszcze mniej wiemy o Krzyśku niż wiedzieliśmy przedtem. Ja nie wiem, jak długo jeszcze Krzysiek może walczyć w ogóle.
na zawodowych ringach w jakiejkolwiek postaci. Może się teraz przekonamy, a może nie, bo te lata lecą i te ostatnie półtora roku to jest praktycznie spędzone nie na treningach, tylko wiecie gdzie. Więc ja nie wiem, na co Krzyśka stać. Jedna z największych karier w historii polskiego boksu, bez dwóch zdań. Natomiast pan tutaj sugeruje freak fighty, tester prospektów na rynku brytyjskim czy europejskim. Wie pan, tam jest parę takich prospektów, gdzie mogłoby się tragicznie skończyć dla Krzyśka. Tak jak mówię, nie wiemy, w jakiej formie jest Krzysiu Diablo Włodarczyk. I to jest ten największy problem. Czy on w ogóle może jeszcze walczyć jako zawodowiec? Ja nie wiem. Nikt z nas nie wie. Ja nie wiem, czy Krzysiek wie. Przekonamy się może. Kiedy koszulki? Wkrótce. I ostatnie pytanie, na kogo padło? Mariusz Weiss. Panie Przemku, czy są jakieś wieści z obozów Canelo lub Golovkina? W jakiej formie są panowie przygotowania? A czy coś więcej wiadomo? Znaczy, widzieliśmy 48 godzin temu trening Canelo Alvareza. To, co można oczywiście było pokazać. Za kilkadziesiąt godzin zobaczymy trening Triple G. Wszystko jest ok. A wagę zbija, ale zbija ze 175 do 168, co jest rewelacyjne dla niego. Powtarzam jeszcze raz, musiał ze 175, gdzie zwykle chodzi, zbijać na 160, to jest big deal. 175 do 168, a mówię o funtach oczywiście, to nie jest aż taki wielki problem, zbija to. Przygotowania są super. Jeden i drugi nie chciał mówić, bo zadałem takie pytanie kolegom, którzy tam są, na temat sparring partnerów. A wiesz, różni tacy, dobrzy i tak dalej. Ale ja wam powiem szczerze, ja nie jestem pewien, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, jacy to są sparring partnerzy. Oczywiście, że to nie są goście z Łapanki wyciągnięci z baru w Big Bear albo w San Diego, gdzie trenuje i przygotowuje się Canelo. To oczywiście, że to są pięściarze zawodowi z przejściami i tak dalej. Natomiast oni się tak dobrze znają. Jeden i drugi doskonale wie, jak drugi walczy. Dwa razy się ze sobą bili, 24 rundy. Mają wiele podobieństw, wiele rzeczy, które wskazują na to, że ta walka będzie super. Ja jestem przekonany, że ta walka będzie absolutnie genialna. Jestem absolutnie przekonany, że ta walka będzie genialna. Nie wiem, w którą stronę, tak jak mówię, jak miałbym radzić Golovkinowi, ale nikt mnie nie będzie słuchał. Na pewno, ja bym powiedział, idź na całość przez pierwsze 7 rund i go zmiasz. No ale to nie jest Golovkin, to nie jest chyba sposób jego myślenia, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. W formie są super, a co do zamawiania koszulek, to tak jak mówię, jak tylko wybierzemy już materiał, namiary, pewne są jeszcze tylko końcówka tych graficznych rzeczy, to będę wam podrzucał przez następne kilka dni te pomysły. Ja jestem za jakąś taką prostym napisem z tyłu. Im prostsze, tym lepsze, to jest może z lat mojego wieku takie podejście. Ale będzie dobrze. Słuchajcie, dziękuję za to spotkanie. Zobaczymy się jeszcze w tym tygodniu, jak nic nie wypali, z jeden na jeden. Tym razem daję spokój moim kolegom, gościom z The Show. Będzie tylko jeden pan i też będziemy robić The Show, co do którego jest wiele kontrowersji, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Jako komentator, ja osobiście bardzo go lubię, ale to chyba w piątek to wrzucę, o ile się uda. Pozdrawiam was serdecznie.